Hej, witajcie, Mag, Dark Souls i lecimy. No i dobra, przeleciałem sobie tutaj przez ten obszar inną postacią, którą zrobiłem, żeby robić achievementy jeszcze, które mi zostały. I no wiem, że tutaj akurat w tej okolicy nie ma migoczącego tytanitu. Pierwszy jest chyba tam pod Gilliganem, gdzie jest drabinka. Więc trzeba się będzie do niego po prostu no dostać, no i wtedy dopiero będę mógł ulepszyć swój tutaj świetny kostur. Jak widzicie, obrażenia są zacne. Dużo większe niż już bronią tutaj zadaję. No chodź, chodź. I mi się dość prosto walczy. Zwłaszcza jak się jest mega pro i tak dalej. No ale okej, skoro powiedziałem, że tutaj sfarmimy, no to sfarmmy tutaj to miejsce, bo mimo wszystko są chyba te szardy, a jak już mówiłem, one się jednak przydadzą, żeby ulepszyć sety lwiego maga. No bo jednak chodzenie w nieulepszonym secie jest dość słabe, no ile przy niektórych to ujdzie, jeżeli oferują one coś bazowo pod kątem odporności, no ale jeżeli no w przypadku setu lwiego maga to nie są zbyt dużo odporności ani nic, więc no wypadałoby to rzeczywiście ulepszyć. Ale i tak oczywiście będziemy miękka paruwa. Taki bardziej glass cannon, no bo jakby nie było, to jest pod szybkie kasty. No i dobra. Myślę, że opłaca mnie się schodzić tam na dół. Czy tam coś było? No przydałoby się znaleźć ten bonfire setyk. Dobra, tutaj też możemy w sumie zajrzeć. A nie udało się. Jest odpowiednio daleko i pod odpowiednim kątem to rzuca, to można spokojnie rolnąć i wtedy on to rozwala. Dobra. Sobie można użyć Soul Spire, bo i tak po tym segmencie mapy sobie pójdę jeszcze szybko do ogniska. No i dobra, co tutaj jest? Dusza, pochodnia, no super znaleziska. A to już wyjdzie, bo jest perełka, z niej może być tam jakiś no, materiał rzemieślniczy. Dobra, zejdźmy tutaj, bo tutaj też jest. Wtedy można chyba na szybko przebiec i po prostu się nie narazić na truciznę. Tylko że w środku chyba tego tunelu jest szkielet. Tak? No tak, no nic, no to chyba się zatrujemy. Super, super, super. Dobra, nieważne. No i taki jest pygmek, żeby się nie gubić w tych zatrutych tunelach, można sobie odpalić oczywiście pochodnie i wtedy wszystko widać. Ja to zrobię, no bo nie będę się tu powtarzać po milion razy, że skoro już tu jesteśmy, to sobie sfarmimy. I to można było sobie zeskoczyć na przykład tutaj. Znajdźka. I wszystko widzimy. Bez tej pochodni nie widzielibyśmy prawie nic. No tylko mgłę. Więc byłoby nam dość ciężko. Dobra, ten spice. Już nie pamiętam, który to był na inteligencję, a który na wiarę. Okej. No i dobra, od razu sfarmimy sobie tutaj ten dół. Jeszcze raz się wrócimy po prostu do ogniska. I polecimy od razu dalej, już nieco szybszym tempem. Jak widzicie, magiem walka z nimi tutaj to jest czysta formalność. No właśnie, szardy. Ciebie też zabijemy. One tam bleedstone'y chyba rzucają i kamienie od zatrucia. A ty co tu robisz? No właśnie. Oni się dość łatwo zatruwają. Shard. Kurczę, mam wrażenie, że gdzieś tutaj był rzeczywiście ascetyk, ale mogę się mylić. Ludzka rzecz. Nie żebym jakiś, która jest 15 godzin temu tu był. Dokładnie w tym miejscu i zbierałem tutaj to, ale nie pamiętam, bo nie zwróciłem na to uwagi. No nie, nie ma. Ale to nic.
Okej, w takim razie wrócimy się jeszcze do ogniska i lecimy na przyspieszonych obrotach. Myślę, czy jest sens jakiś tutaj iść innymi drogami, bo możemy sobie podejść tam, gdzie powinna być Lukatiel, ale tam naprawdę nic nie ma. Jest tylko tam pierścień odporności na trucizny i ona, jeżeli robimy jej wątek, daje nam Ring of Steel Protection plus 1, czyli tam nieco wzmocnioną wersję tego pierścienia, co nam daje odporności na ataki fizyczne. W innym miejscu z kolei, gdzie można zeskoczyć sobie, możemy zdobyć kuszę plus 3, ale czy mnie kusza plus 3 jest potrzebna? Nie wydaje mi się. Więc chyba możemy tak naprawdę się bezpośrednio udać do kowyty z demona. Hop, hop, hop. Fajnie, że dostają Staggera. Dobra, tu na górze jest czarodziejka i trzeba na nią uważać. Z czarodziejkami jest taka pyta, że one mają odporność na magię i te włócznie dusz niekoniecznie muszą im robić jakąś wielką krzywdę. Tutaj pewnie tytanit, no właśnie, można na nich farmić te najmniejsze. Właśnie tu jest tam, można tą kuszę plus 3 zdobyć. No była chyba plus 3, no. Okej. Ale tu chyba coś było wartego uwagi. Może jakiś spajsik? A no właśnie. Skeptyk to był chyba ten czerwony, on był chyba na fejta. Niech to sobie sprawdźmy w końcu. Simpletence. A no właśnie. Nie, nie, źle popatrzyłem. Czerwony jest na inteligencję, no właśnie. I tam w skrzyni była pochodnia, pułapka i tak dalej, więc nie musimy tam iść. No to w takim razie bezpośrednio możemy się udać do Covetus demona. I dość szybko, myślę, przelecimy sobie na Mythę. Tylko tak jeszcze rozmyślam, czy po drodze nie ma żadnego Bonfire Cityku. Aha, no nie, musimy troszkę tam zboczyć, żeby podnieść ten migoczący tytanit. Okej. Tam jednak, jak patrzyłem, to na pewno pominąłem przynajmniej jeden Bonfire Cityk. Przed konikiem jeszcze w ogóle. Ale nie wiem do końca, gdzie on był, bo jak gram tutaj, to nie zwracam za bardzo uwagi na znajdźki w tym momencie, a jak gram po prostu tamtą drugą postacią, no to jak zawsze perfekcjonista latam po wszystko, co się da, wszystkie znajdźki, żeby nic przypadkiem nie pominąć, bo to by był skandal. Okej, więc tak, ty... A, to nie było za dobre zagranie z mojej strony. I przypłaciłem to życiem. Okej, pomyślmy, czy ja mogę to zraszować? Do tamtego ogniska? Jak najbardziej. Okej. No mimo wszystko sobie tutaj buchnę broń. No i lecimy. Ja mam tarczy i to może być trochę problematyczne dla mnie. Chcę tutaj przede wszystkim polegać na unikach. Dobra, was chyba muszę zabić. No i oczywiście tutaj ten przydupas. Elegancko, no i oczywiście trzeba też spalić wiatrak, żeby nie mieć problemów. Wiatrak, chyba młyn bardziej, chociaż on tam nic nie mieli raczej też. Jest bardziej wiatrak mimo wszystko. Jak sobie przyzwiemy tam Amona z dołu, to on się później tutaj zatrzymuje i pokazuje paluchem, że trzeba to spalić. No i dobra, teraz się muszę udać do Gilligana. Tam jest ten upragniony migoczący tytanit. Raszujemy przez bramę. Ale w ogóle chamsko mnie tutaj załatwił. Ja jeszcze byłem w animacji, on mi ją jakby... No niby już ją skończyłem, ale mimo wszystko tak jakby ją przerwał i zaczął mnie nadupcać pełnym damage'em. Ja tu powinien mieć invisibility frames.
O, właśnie, kolejny spajsik. Nie wiem, czy będę z nich korzystać, no bo tak czy siak mamy dużo inteligencji. I tak naprawdę, na co nam może jeszcze brakować inteligencji? Na Soul Gazer, czy jak to się tam nazywa, to chyba z 60 ileś wymagało. I tam może. Co to było? Ten Hex Dark Greatsword, czy coś takiego, co tam jeszcze taką falą uderzeniową bił, czy tam promieniem. To na niego też mi chyba brakuje inteligencji. No i jest, dobra, Twinkling Titanite. No nie wspominając jeszcze tam o wymaganiu wiary, bo wiary to ja w ogóle tutaj nie mam na tej postaci już. I nie wiem, czy będę miał prędko. No i okej, skoro chwyciliśmy ten migoczący tytanit, to możemy teraz się wrócić najkrótszą drogą do Mythy. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem. A tam była maska mankina, to można sobie darować. Okej, tutaj są te kurwie. Ja wolę tutaj zabić. No właśnie. Wyskoczyły. Ale damage wpadł, chociaż pewnie w głowę dostał, której nie ma. Jeszcze jeden był. A, dobra, tutaj jest. Okej. Czy to na pewno ten? Mniejsza o to. I okej, no nic, zatrujemy się. Nie musiałem wchodzić do ekwipunku. Zabijemy czarodziejkę, tam był jakiś pierścień. Coś takiego. Albo Simpleton Spice. Jakiś inny spajsik, co to było? A no właśnie, Spell Quotes Ring, czyli ten chyba co. Albo przedłużał efekt działania. Nie, to był ten co chronił. Pierścień odporności na magię plus jeden. Ciebie. Dobra, będę odpoczywać przy ognisku, to ciebie też mogę tutaj. Jak widzicie, dość odporna. I tu będzie mimik, którego się pozbędziemy, rzecz jasna. Tylko najpierw sobie oczyścimy pole walki. Więc mi to targetuje ci aparat. Kurczę, no ile im zostaje tego HP? 1. Spoko. I czyścimy sobie tutaj na spokojnie. O nie. Tutaj jest, można sobie dać kamień klucz Farosa, ale jak nie zniszczymy wiatraka, nie spalimy go, no to wylewa się tutaj trucizna do tego baseniku, a jak zniszczymy, no to wylewa się woda. Tylko po co ta woda jest, to ja pojęcia nie mam. To jest po prostu okazja, żeby zmarnować ten klucz. To mi nic przydatnego z tego mimika. Chyba, że ktoś zbiera sobie Darkseta. I tu było chyba spetryfikowane główienko. A tutaj oczywiście ognisko. Albo perełka. No spetryfikowane coś. I okej. Dobra, wróćmy do tego na chwilę. No mało slotów do strojenia mam, trzeba będzie nad tym teraz popracować. Pro. Co to ty to robiłaś? Jakiś plunging? I z nimi będzie dość łatwo chyba. Pierwszy. A New Game Plus jeszcze na końcu korytarza, tam jak już się idzie do mety bezpośrednio jest jeszcze jeden. Ale zwykły, nie chyba czerwony. No i jeszcze te duperki. Pominąłem tam jedno zaklęcie, bo jest Pate w tej okolicy i on tam oczywiście mówi, że jest tam wielki skarb, który można zdobyć. No ale w rzeczywistości to jest oczywiście tam większa strzała dusz, coś takiego. Żadnej rewelacji.
Okej, dobry timing, Bulwo. Jeszcze lepiej. Boże! Okej, dobra, widzę, że trzeba ją będzie jednak zwykłą bronią rozwalić. No death run, Właśnie Feinstone by nam się chyba przydał. Był albo Feinstone, albo Magic Stone. Jeden tam robił, że zamieniał magiczne na fizyczne i to się skalowało jakoś słabo, bardzo słabo z inteligencją. A drugi no to oczywiście dodawał magiczne i też się skalował z inteligencją. Myślę, czy można to rusznąć, ale to nie byłby chyba mądry pomysł, więc... Ją chyba można przy życiu zostawić. No pewnie. Oczywiście nie bez powodu mamy tutaj okazję przywołać pajaca Tomka, który jest tutaj mistrzem piromancji. No Mytha jakby nie było jest wrażliwa na piromancję. Okej. I w sumie korzystając z tej wiedzy... Aha, tylko że nie mam tego... No super. Nie mam buffa od ognia nawet. No nic, no to tarcza i lecimy. Konwencjonalnie. Pro timing. Okej, nie chcesz walczyć, to ja z tobą tutaj powalczę. No się lubi cofać na tą truciznę i się leczyć. Oczywiście można jej też obciąć ogon. Ale no nic z niego nie ma niestety. Tradycją Dark Souls 1. Dagger, spoko, tylko że jeden cios wszedł dzięki niemu. A podleczmy się, żeby mieć bezpieczniejszą sytuację. A, tego się nie spodziewałem. No ale już po tobie, dziękuję. No pierwsze podejście było sfailowane, no bo nawet nie pamiętam, że ona tak jakby nie było dość dobrze znosi zaklęcia. No i Iron Keep. Myślę, że sobie jednak tego smeltera zabijemy. Czy ja mam ten rzeczywiście ascetyk, czy nie? Tak gadam, że nie mam, a może mam, no. Załadujesz mi to, czy nie? Dobra, muszę tutaj, okej. Jednak obrazki sporo pomagają. Mam dodatkowego Estusa, mogę go ulepszyć jeszcze. Biorąc pod uwagę, ile mam dusz i czeków, myślę, że warto się udać do Majuli teraz. Właśnie, tam na tej wysepce, gdzie tam w oddali widać przedmiot, tam jest na pewno Bonfire Setic. Tylko, że ja nie mam odporności na ogień żadnej. Znaczy no, jakiejś większej, więc... Nie wiem, czy zdążyłbym tam dobiec. No i doskoczyć. Więc tamten sobie chyba daruję. Wiem, że te pustynne czarodziejki rzucały jakieś magiczne kamienie, ale właśnie nie wiem, czy to był ten, który jest mi potrzebny, czy ten drugi. No i loading screen. Proszę, nie mogę sobie zagrać w Bloodborne, ale mam tutaj taką namiastkę w postaci loading screenów. Nie wiem, czemu on taki długi jest. That's what she said.
Okej, dostrojenie. 13 Fading Souls. I tak, przede wszystkim musimy sobie ulepszyć kostur priorytetowo, no bo to jednak już będzie podnosić damage dość znacznie. O właśnie. I długi miecz. No lepszmy go, będziemy nim walczyć. Możemy sobie teraz w tym momencie wbić kilka poziomów. Oczywiście Estus. No i dobra, inteligencja na razie nam się szybko nie przyda, więc dostrojenie. Dwa sloty doszły. Tune spells. No i tak naprawdę możemy sobie dobrać te missing spells. Chyba właśnie to się zdobywało przy pejcie, albo to. Na którejś z tych dwóch. W ogóle. Wąkłem. I okej. Aha, ona jeszcze nie ma tych większej ilości kamieni. No nic, no to w takim razie możemy sobie na szybkości polecieć. Myślę, że zdążymy jeszcze smachnąć smelter demona, jeżeli nie będzie żadnych komplikacji oczywiście. Ale to rzeczywiście musiałbym na dość wysokich obrotach tam lecieć. Dobra, ci Knightowie, Alon Knights, nie lubię ich. Mają dość takie dziwne ataki, jeszcze się ich jakby nie nauczyłem. Okej, to się nie przyda. No i standardowo będzie oczywiście Invade. Tylko czyj? Sharon. To jest. Czemu ja jej nie widzę? Dobra. No, nie bolało. No i mogłem znowu jednak parować. To ja się podleczę. Proszę, backstep w ogóle. Jak to nie siadło? Co jest, nie można parować podwójnych ataków? No co za bieda, no. Albo za wcześnie, no nie wiem. Nie lubię kurwa tych invade'ów od NPC-ów, bo nie mają w chuj życia. Dobra, tutaj jakieś namiastki i PvP. Znowu to samo. Kurczę, teraz tego smeltera możemy nie zdążyć zrobić, jak jeszcze się przeużerać. Znowu Sharon. No, ha! Nie, dobra, wiesz co? Pewnie rolnie, no właśnie. Ona, kurde, ma tyle poisa, nosi gówno. Ona ma tyle resistów, no to jest tak wkurzające. No nic, to się popieprzymy z tymi inwaderami jeszcze. Wrócę się do ogniska i zabiję od razu tego Denisa penisa wkurwiającego. No niestety nie można tego rasznąć.
Dobra, jedno gówno zabite. Ona chyba może rzucić swoje nakrycie głowy. To jest tam Sanctum Priestess Helmet, czy coś takiego. To jest z DLC tam Sunken Kinga. Okej. No i Denis Penis. Dojdziemy sobie, ile będziemy mieli czasu do smeltera. Aha, zapominam, że tu nie jest farmione. Tamte to na pewno będzie miało odporność na magię, to nawet nie ma co liczyć na co innego. A. Okej, okay, lockstab na NPC-u, ciekawe. Ma przynajmniej trochę mniej życia. Okej, okay, wolę jak lubię, znaczy wolę jak rzuca zaklęcia, bo to się łatwo mija. Można się w sumie daleko trzymać, on coś zacznie rzucać. O, nie chcę. O Boże. Okej. Okay. Dobra, szkoda czasu się znowu wracać, więc chodźmy. Odnowimy sobie buff. Gadać z tym od smoku chyba nie ma sensu. Co on tam ma? On tam ma w sumie gałązkę Jora i to się może przydać. Więc dobra, chyba jednak pójdę do niego. Dobry backstab. Dark Souls 2. A mógł normalnie atakować, to nie. Machnę ręką. Okej, moment. Jakie no pressure, to jest gościu, no to jest jakaś presja. Okej. Okay. A czy ty masz coś ciekawego? No jest ta gałązka za 7500 i... A weźmy sobie to. No i tyle, więcej mnie nie interesuje, lecimy dalej. To było... Ars Lockstone. On się przyda. Biorąc pod uwagę, że nie chcę na... A, nie spaliłem sobie oczywiście ulepszenia do Estusa. Biorąc pod uwagę, że nie chcę tam należeć do szczurów, to... Chyba tyle, ile potrzebuję tych... Kamieni i Farosa, to już chyba mam, co? Cztery, no jakoś tak. Okej, okay, prawilnie. No i dobra, kiedyś Iron Keep, kiedyś to znaczy przed Scholar of the First Sin było prostym miejscem. A teraz to jest po prostu hardkorownia przerąbana. Barnetka. Tylko czy ja się nie ustawiłem źle? Dobra, jestem w dobrym miejscu. Dwa strzały, okej. Okay. Myślałem, że ktoś tu jest. Szybciej, gościu, co on tam robi? Dobra, leci jeszcze jeden. Odpoczywamy. Lecimy znowu. A kurde, przestawił się. Ale mnie wkurzasz, gościu! Zaleta maga... Aha, przeżyłeś! Okej. Okay. A czy tam na dół się opłacało schodzić? Dobra, zejdźmy. Czy ja mam koci pierścień tutaj kupiony? Nie. Nic, no to trochę dostaniemy. A New Game Plus tutaj jest czerwony fantom kapitana. A co to jest, że on tutaj w sumie jest? A, to nie najgorzej, dusza dumnego rycerza. Okej. Aj, wziął katanę, może być groźnie. To było co? Nie pamiętam już. Life Ring i Twinkling Titanite. No proszę, bardzo fajna skrzyneczka. Dobra, tutaj jeszcze na szybko zdążymy. Tam była smocza kość. Wcześniej był Dull Ember dla Macduffa i dopiero teraz moglibyśmy mieć Infusion.
się pro roll w dobrym czasie. Dobra, niby jest to standardowe pół godziny, ale spróbujmy sobie jeszcze to wszystko przygotować pod smelter demona. Więc dwie minutki tutaj przedłużymy. Na dole była chyba tarcza Feniksa, czy coś takiego, nic specjalnego. Kolejna kostka. Widzę, że trochę tego dają. Tutaj w tym miejscu są minimum dwie w takim razie. Tutaj w tym piecu i tam na schodach. O Boże, zapomniałem o dźwigni. Okej. No i chyba magiem ich powystrzelamy. Tak naprawdę. Kapitana można zostać, dobra, ci już biegną. To będzie lepsze. Niby mniej kastów jest to, co by sugerowało, że tak. No i rzeczywiście. A, ten to w ogóle zrezygnował. Przeżył, dobra. Pewnie zaraz przyjdzie. Dostrzałem. Zdążę. O Boże, jaki fail. Nie. Fuck. No nic, ale spotkamy się w przyszłej części tutaj przed bramą z mgły. A tymczasem bardzo dziękuję wam za uwagę i trzymajcie się ciepło. Do następnego odcinka. Cześć.